Rozdział 18. Dobrze, w takim razie przejdźmy do punktów numer 5, 6 i 7. Odwołują się one do zjawisk kulturowych, głęboko zakorzenionych w niemal wszystkich społecznościach na naszej planecie. Przypomnijmy je więc. Po piąte. Przebudzona istota nie uznaje w społecznym życiu zasady, która odpowiada ludzkim pojęciom sprawiedliwości i kary. Po szóste, przebudzona istota nie uznaje w społecznym życiu zasady, która odpowiada ludzkiemu pojęciu niewystarczalności. Po siódme, przebudzona istota nie uznaje w społecznym życiu zasady, która odpowiada ludzkiemu pojęciu własności osobistej. To dość radykalne sądy. Jak jakakolwiek społeczność, nawet jeśli tworzą ją wysoko rozwinięte istoty z innego wymiaru, może przetrwać bez kodeksu etycznego, bez reguł postępowania? I w jaki sposób członkowie takiej społeczności unikają doświadczenia w swoim życiu, że wszystkiego jest za mało, zwłaszcza jeśli niczego nie posiadają na własność? Zajmijmy się najpierw drugim pytaniem. Wszystkiego, czego twoim zdaniem potrzebujesz, żeby przetrwać, zawsze jest dosyć, gdy wiesz, że nieprzetrwanie nie wchodzi w grę. Innymi słowy, gdy przetrwanie nie jest zagrożone, pojęcie wystarczalności czy niewystarczalności przestaje mieć znaczenie. Najważniejszą kwestią staje się nie to, czy ktoś przeżyje, lecz jak będzie żył. Gwarancja wiecznego istnienia powoduje, że wszyscy dzielą się wszystkim, co istnieje, z każdym, kto istnieje, i wspólnie dążą do oszczędzania zasobów, które na danym obszarze w obrębie fizykalności nie są niewyczerpane. W rezultacie pojęcie niewystarczalności jest tam nieznane, ponieważ jeśli określone zasoby w środowisku naturalnym są ograniczone, społeczność albo się bez nich obywa, albo znajduje lub wytwarza równie użyteczny i dobroczynny zamiennik. To miło, że w niektórych zakątkach wszechświata ważne zasoby nigdy się nie wyczerpią, ale my na Ziemi nie mamy takiego szczęścia. Ależ macie. Na Ziemi również nie powinno wam brakować niczego, co jest wam potrzebne do życia. Doprawdy? Weźmy na przykład taką podstawową rzecz jak woda. Jak wspomniałem wcześniej, duża część ludzkiej społeczności do dzisiejszego dnia pozbawiona jest dostępu do czystej wody. To nie kwestia braku wody, lecz braku woli. Wciąż jeszcze za mało osób przejmuje się tym, żeby ci, którzy nie mają dostępu do czystej wody, mogli z niej korzystać. Problem by zniknął, gdyby zainteresowała się nim większa liczba ludzi. Oczywiście, masz rację. Światowy Instytut Zasobów na swojej stronie internetowej stwierdza, że wyposażone w odpowiednią wiedzę kraje borykające się z największym niedoborem mogą wprowadzić w życie strategie zarządzania i ochrony zapewniające wystarczający poziom zasobów wody. Niestety, najuboższe państwa mogą nie mieć na to środków, dlatego te bogatsze powinny im w tym pomóc. Tak, chodzi po prostu o dzielenie się zdobyczami cywilizacji. Zapewniam cię, w żadnym miejscu na Ziemi nikt nie musi cierpieć z powodu braku czystej wody czy czegokolwiek innego potrzebnego do godnego życia. Wystarczy, żeby ludzie w wystarczającym stopniu troszczyli się o siebie nawzajem. Lecz, jak wcześniej zauważyłeś, nie wolno zapominać, że mówimy o gatunku, który dopuszcza do tego, żeby w ciągu każdej godziny 650 najmłodszych jego przedstawicieli umierało z głodu.
Tak, niewątpliwie jesteśmy prymitywnym gatunkiem. Dowodzą tego nasze czyny albo ich brak. Tak czy owak, ludzie na Ziemi nie powinni cierpieć z powodu niedożywienia. Żadne dziecko nie musi umierać z głodu na planecie, na której w ciągu jednego wieczora w każdej restauracji w Paryżu, Los Angeles czy Tokio zeskrobuje się z talerzy tyle resztek jedzenia, że można by nimi przez tydzień karmić mieszkańców niewielkiej wioski. Wiem, Departament Rolnictwa USA obliczył, że w samych Stanach Zjednoczonych marnuje się od 30 do 40% żywności. Jak wynika z oficjalnych danych rządowych, w 2010 roku w sklepach, restauracjach i domach trafiło do śmieci niemal 70 miliardów ton jedzenia. Tego rodzaju sytuacja nigdy, przenigdy nie zaistniałaby w społeczeństwie wysoko rozwiniętych istot. Tak przedstawia się odpowiedź na twoje pytanie. Jak istoty z innego wymiaru unikają doświadczania, że wszystkiego jest za mało? Dla tych, którzy dzielą się z innymi, wszystkiego jest zawsze dość. Co się zaś tyczy kwestii, dlaczego możliwe jest pokojowe współistnienie WRI bez kodeksu etycznego, bez reguł postępowania, to widać wyraźnie, że poziom przebudzenia danego gatunku odzwierciedla jego zdolność do samoregulacji. Reguły postępowania wysoko rozwiniętych istot z innego wymiaru urzekają swoją prostotą. Nie myśl o innym tak, jak nie chciałbyś, żeby myślano o tobie. Nie mów o innym tak, jak nie chciałbyś, żeby mówiono o tobie. I nie czyń innemu tego, czego sam nie życzyłbyś sobie w stosunku do własnej osoby. To brzmi znajomo. Podobne słowa zostały wypowiedziane na Ziemi już dawno temu. Właściwie każda religia na twojej planecie głosi tę złotą zasadę w tej czy innej postaci. Różnica między społeczeństwem ludzi a społeczeństwem wysoko rozwiniętych istot polega na tym, że WRI nie ograniczają się do gołosłownych deklaracji, ale tę regułę wzajemności naprawdę stosują w życiu. Dobrze, ale co się dzieje, gdy któraś z tych wysoko rozwiniętych istot mimo wszystko złamie zasady i uczyni drugiej, co jej samej niemiłe? Co się dzieje, gdy WRI popełni, na pewno usłyszę zaraz, że w słowniku wysoko rozwiniętych istot nie ma takiego wyrazu, ale i tak to powiem, zbrodnię? Nie mylisz się, albowiem w społeczeństwie wysoko rozwiniętych istot z innego wymiaru nie występuje zbrodnia i kara. Żadna z nich nie popełni zbrodni, ponieważ każda WRI wie, że wszystkie stanowią jedno. Zatem wykroczenie przeciwko drugiej istocie to wykroczenie przeciwko sobie. Dlatego też nie ma potrzeby wymierzania sprawiedliwości w waszym rozumieniu tego pojęcia. Sprawiedliwość rozumie się tam zupełnie inaczej. Wy byście to nazwali raczej słusznym postępowaniem. Za to w społeczeństwie ludzi zbrodnia jest niestety czymś powszechnym, a gdy zostaje popełniona, sprawiedliwości nie zawsze staje się zadość. Wielu szuka pocieszenia w przekonaniu, że złoczyńcę dosięgnie w końcu kara boska. Po śmierci zostanie osądzony i ukarany na wieki. Musicie się zdecydować, czy chcecie Boga bezwarunkowej miłości, czy Boga osądzającego, potępiającego, karzącego? Wiem, to wszystko takie pogmatwane. Jesteśmy istotami bardzo skomplikowanymi.
Nie chcemy, żebyś nas osądzał, ale z drugiej strony czujemy taką potrzebę. Nie chcemy, żebyś nas karał, ale bez tego czujemy się zagubieni. Kiedy powtarzasz we wszystkich naszych rozmowach, nigdy was nie ukażę, nie potrafimy w to uwierzyć. Niektórych doprowadza to wręcz do szału. Skoro bowiem nie zamierzasz nas osądzać i karać, co powstrzyma nas przed zejściem ze ścieżki prawości? A jeśli w niebie nie ma sprawiedliwości, to kto wyrówna nasze ziemskie rachunki? Dlaczego liczycie na to, że w niebie naprawione zostaną wszelkie krzywdy? Czyż z nieba nie pada ożywczy, oczyszczający deszcz? Pada, a powiadam ci, deszcz pada z nieba równo na prawych i nieprawych. Lecz przecież zemsta należy do mnie, powiada Pan. Ja tego nie powiedziałem. Wymyślił to jeden z was, a reszta to podchwyciła. Sprawiedliwość nie jest wynikiem działania, lecz jego powodem. Sprawiedliwość to czyn, nie kara za czyn. Przebudzone istoty to rozumieją. Widzę, że problem ludzkiej społeczności polega na tym, że sprawiedliwości domagamy się po tym, jak doszło do niesprawiedliwości, zamiast przede wszystkim postępować sprawiedliwie we wszystkim, co robimy, we wszystkich dokonywanych przez nas wyborach. Trafiłeś w dziesiątkę, w sam środek tarczy. Sprawiedliwość to akcja, nie reakcja. Kiedy wszyscy będziemy postępować sprawiedliwie, jak czynią to przebudzone istoty, takie narzędzia jak sąd i kara przestaną być potrzebne również w naszym społeczeństwie. Zgadza się. Ale czy to kiedykolwiek będzie możliwe? Czy nastanie czas, kiedy wszyscy ludzie będą postępować sprawiedliwie? Nastanie, gdy wszyscy się przebudzicie. Ale czy dojdzie do tego, że wszyscy się przebudzimy? O tym decydujecie właśnie teraz. Omawialiśmy te zagadnienia w jednej z naszych poprzednich rozmów. Padły w niej dokładnie te same słowa. Niektóre z powyższych stwierdzeń to wierne odtworzenie wcześniejszego dialogu. Cieszę się, że je powtórzyliśmy. Łatwiej zapadną w pamięć, jak kwestia z jakiejś mądrej sztuki lub cytat z ulubionego wiersza. Mnie również sprawiło to przyjemność. Obecna konwersacja daje mi możliwość syntezy sporej części wcześniejszego materiału, połączenia go w spójną całość. Takie było założenie. Wszak w trzecim zaproszeniu chodzi też o pełną integrację.